you <laughs> No dobrze, pora na podsumowanie. Kwietnia, jak co miesiąc, staram się gdzieś Wam przedstawić rzeczy, które mnie filmowo, czy książkowo, czy komiksowo, czy jakkolwiek inaczej zainteresowały, które gdzieś na mnie wpłynęły, o których chcę Wam opowiedzieć i które wydają mi się warte poznania. Zawsze fajnie uzyskać jakąś inspirację, nowy punkt widzenia, cokolwiek i, i myślę, że gdzieś tam z tego korzystacie. Przypominam oczywiście osobom, które gdzieś tu się pojawiły pierwszy raz, można to także wysłuchać wszystko na Spotify. Wiem, że Każdemu chce się oglądać. Wiem, że tutaj nie wiadomo, jakie rzeczy się nie dzieją. Jest minimalizm, nie ma cięć, to może przeszkadzać. a myślę, że w takiej wersji wyłącznie dźwiękowej będzie łatwiejsze to wszystko do zaakceptowania. Także, jeżeli chcecie, link będzie w opisie i możecie z niego skorzystać. Ale wracając, wydarzenia tym razem na pewno już nie będzie. Nie wpadnę na nic po drodze, chyba że zdarzy się jakiś cud. Czyli mamy najlepszy film, najlepsza literatura. Największa niespodzianka miesiąca, no i rozczarowanie. Wszędzie gdzieś na pewne rzeczy poupychałem i mam nadzieję, że będzie. Dobrze, zacznijmy od najlepszego filmu. Zacznijmy od petardy absolutnej. Myślę, że znajdzie się spokojnie w topce najlepszych filmów, jakie w ogóle można obejrzeć w tym roku. Mowa o wszystko, wszędzie naraz, braci Daniels, i to jest istna petarda. O tym filmie lubię sobie myśleć tak, że to jest Matrix XXI wieku. Matrix to był, było piękne podsumowanie, ale też otwarcie w pewien sposób na nowe milenium, aczkolwiek ten film bazuje na pewnych podobnych kwestiach, ogrywając je zupełnie inaczej i to jest wybitny przykład recyklingu, który ma sens, bo zazwyczaj w współczesnym kinie mamy do czynienia z czymś takim, że bardzo bazujemy na wzorcach, które już były, bardzo staramy się je wskrzesić za wszelką cenę. Próbujemy jeszcze je wydoić, mówiąc brzydko, jakoś pieniądze z tego wszystkiego wyrwać. Natomiast tworzenie nowej jakości na tym, co już było, to jest o wiele trudniejsza sprawa. Ja to po części rozumiem, natomiast chciałoby się, żeby to nie było tak, żeby tak nie wyglądało. I wszystko wszędzie raz udowadnia, że można się wzorować, że można nawiązywać, że można stworzyć nową jakość. Ten film bazuje przede wszystkim na multiversum, na tym, że mamy po prostu dziesiątki, setki galaktyk, że wszędzie to toczymy jakieś różne życia, możemy być przeróżnymi osobami. W tym życiu, powiedzmy sobie, mogę być tutaj nauczycielem, w innym życiu mogę być wybitnym pływakiem, jeszcze w innym fantastycznym kucharzem, itd., itd. Mamy kilka wersji osobowości, jest nas masa i możemy gdzieś między tym wszystkim przeskakiwać. Aby przeskoczyć między kolejnymi wersjami siebie, musimy mieć jakiś przełącznik. Trochę tak jak w Matrixie, mieliśmy pewne miejsce, czy tam telefon, gdzie mogliśmy się, powiedzmy sobie, gdzieś tam przemieścić, jakiś teleport, coś w tym stylu. Tutaj też możemy... Absorbować nasze osobowości z innych rzeczywistości, ale też się w nie przemieszczać. I tu praktycznie mamy kilka rzeczywistości naraz, które, które określamy, i mamy też kogoś, kto te rzeczywistości rozbija, nabiera bardzo dużo mocy i pozbawia kolejne wersje racji bytu. Wiem, że to brzmi zapętlenie. Rozumiem, że możecie poczuć się przytłoczeni formatem informacji, ale to jest taka pajęczyna treści. Wchodzi z nich coś naprawdę fantastycznego, że trudno się oprzeć, bo w punkcie wyjścia, pomijając to wszystko, co chodzi w tym filmie, mamy rodzinę, e, rodzinę która e, azjatycką, która założyła sobie pralnię, która jakoś wiąże koniec z końcem, e, to jest koreańska, jeśli nie mylę, rodzina. E, jeśli się mylę, to was przepraszam, e, I która, no powiedzmy, przeżywa gorszy czas. Mamy tutaj główną bohaterkę, którą gra Michelle i ona jest trochę już tym wszystkim zmęczona, ma dosyć swojego męża, ma dosyć pralni, ma dosyć córki, już naprawdę nie ogarnia rzeczywistości i potrzebuje ujścia. No i później pojawia się ta szansa, że poznaje te inne rzeczywistości, musi pomóc je utrzymać i tak dalej, i tak dalej i brzmi to bardzo abstrakcyjnie. Natomiast Bracią Daniels się udało, bo te wszystkie wersje, po pierwsze, wykorzystują bogactwo kina i w tym bogactwie kina można zarówno stworzyć rzeczy humorystyczne, wzruszające, abstrakcyjne, surrealistyczne, połączyć to w jedną całość i to nie jest takie: wiecie, byle co, byle jak sklecane, tylko rzeczywiście to jest jakość. To jest jakość, to jest coś nowego, to jest coś, co absorbuje. Początek jest dość niepozorny, ale im dalej w las, im bliżej jesteśmy końca, każdy klocek wpada na swoje miejsce. I rzeczy, które wydawałyby się no, absolutnie idiotyczne, jak e, postaci, które mają zamiast e, palców parówki. No, brzmi to po prostu jak istna głupota. I wyobraźcie sobie, że Danielson udaje się to tak ograć, że to może być wzruszające. To już pokazuje nam jakiś rodzaj kunsztu, umiejętności, czegoś, co potrafią nam ci twórcy przekazać. I wy wszystko, wszędzie na raz, to działa. Te różne rzeczywistości, te nawiązania do filmów, do popkultury to nie jest dodatek, jak to często bywa u Marvela, który jest bardzo dużym rodzajem napędu. Tutaj rzeczywiście to jest coś pobocznego, co fajnie mieć, co dodaje plus 10 do rozrywki, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest fabuła, która w tym całym zapętleniu opowiada nam o rodzinie, o emocjach. O uporaniu się z przeszłością, o naszych motywacjach, o naszych pragnieniach, o bliskości. Jest taki piękny morał, który mi się tak podoba, który mówi o byciu dobrym, że to jest diabelnie trudne, ale że to jest warte podjęcia tego wysiłku. Że łatwo jest być złym. Łatwo kogoś czymś obarczyć, łatwo na kogoś coś zrzucić. Natomiast spróbować zrozumieć drugą osobę. Gdzieś tam na nią wpłynąć, porozmawiać, uzyskać kontakt, to jest trudne, to wymaga wysiłku, to jest coś, co powinno być ważne dla nas, co powinno być jakimś kluczem w tej rzeczywistości, która gdzieś tam nas otacza. I o tym też mówi wszystko wszędzie naraz. To jest fantastyczna rozrywka wizualna, nieposkromiona, nieszablonowa, która Was zaskoczy w kilku momentach i... Jeżeli będzie wam się wydawało, że coś się tutaj rozchodzi, to bardzo szybko na swoje miejsce wróci. Precydenci nie mieli jakiegoś ogromnego budżetu, ale fantastycznie to ograli. Potrafią w humor taki bardzo rynsztokowy, ale potrafią też w takie podniosłe, wręcz filozoficzne kwestie wejść. I łączenie tych różnych struktur, różnych smaków, różnych warstw wyśmienicie tu się odaje. Ja nie mam wrażenia, że to jest jakieś sztuczne, wydumane. Niektórych może to przytłoczyć, może być tego za dużo, ale to jest super film, żeby do niego wracać, żeby sobie odkrywać, nadgryzać, brać, analizować, zbierać, myśleć, domniemywać, Super jest to, że ten film nie kończy się na jednym sensie. Że on otwiera nam masę furtek, że on już za pierwszym razem jest jakimś doświadczeniem, jest czymś, co nas przenika, co do nas wchodzi, co w jakiś sposób sprawia, że pozostajemy z czymś po sensie, że o tym myślimy, że to jest w jakiś sposób dla nas krzepiące, inspirujące i sprawia, że no, w głowie chodzą nam różne rzeczy. Ten sprawdza się wizualnie, konceptualnie, emocjonalnie, na każdym poziomie. On osiąga to, co osiągać chce. Takie ja przynajmniej odnoszę wrażenie. Super jest też to, ten stos nawiązań. Bo te różne rzeczywistości nawiązują do pewnych filmów. I mamy nawiązanie do pewnej animacji Pixara, mamy y, bardzo dużo, nawiąza dużo nawiązanie do filmów Wąkarwaja, mamy też pewne rzeczy związane z filmami Mirilla Scotta, czy Paula Thomasa Andersona. Jest tego masa. Tylko mówię, to nie jest główny budulec opowieści. To jest jakaś treść która jest dodatkowa, która jest fajna, która pozwala nam wzbogacić całość. Ale to serce tej produkcji, to co jest w niej najważniejsze, to co korzysta w ogóle z możliwości tych multiwersów, co bierze sobie z innych produkcji, to jest coś nowego, to jest coś świeżego, coś, co mogliśmy gdzieś widzieć na ekranie w wydaniu animacji. Ricky Morty gdzieś tam w tym aspekcie szalał, natomiast zaprezentować to, filmie aktorskim zrobić to w sposób, który będzie interesujący, nieprzeszarzowany, szalony, a jednocześnie bardzo zmyślnie poukładany. Bo ja nie mam wrażenia, że po, tych, po tym czasie, po tym wszystkim, co się wydarzyło, ja na końcu sobie myślę: mój Boże, tego było za dużo. To było trudne, pokiczkane, pogmatwane, nie wiem o co chodzi. Nie, ja mam wrażenie, że tutaj przeszliśmy pewną drogę i ta droga, te wszystkie nurty rzeczywiście spieszły się w jeden. I to fenomenalnie we wszystko, wszędzie naraz zagrało. Jestem pod absolutnym urokiem tego filmu. Uważam, że takiej produkcji w tym roku nie było. Tak nieszablonowej, tak dziwnej, tak nieposkromionej, tak inteligentnej, tak konsekwentnie poprowadzonej. Chciałbym zobaczyć scenariusz, bo wydaje mi się, że łączenie tych wszystkich konceptów, stworzenie tej siatki powiązań i wyjście do logicznego punktu końcowego. To było ogromne wyzwanie i bardzo łatwo było się tutaj potknąć, bardzo łatwo było coś pominąć, bardzo łatwo było się zamotać, natomiast nie. Wyśmienity film po prostu. On sam w sobie, nawet wyłącznie korzystanie z multiversum, sprawdza się świetnie. A jak dobudujemy nawiązania, będziemy analizować. No to jest fantastyczne, bo wychodzimy z takiej, wydawałoby się właśnie rozbuchanej niszy, a to co najważniejsze jest w najprostszych emocjach, w najprostszych spotkaniach, rozmowach, spojrzeniach w tym, co gdzieś jest esencją naszego życia. Drugi człowiek, emocje z tym związane, umiejętność wyzwolenia tych emocji, podzielenia się nimi, e, czy zdania sobie z nich sprawę. To jest świetne. Niby mamy rozrywkę, która naprawdę tutaj idzie wszędzie, absolutnie. Otwiera drogi, których byśmy się absolutnie nie spodziewali, a z drugiej skupia się na tym, co najważniejsze, co nam jest najbliższe, co jest bardzo osobiste, intymne i wygrywa i w jednej sferze, i w drugiej. To się wydaje absolutnie niemożliwe do połączenia i tym bardziej wielki mam szacunek i dla filmu, i dla twórców, którzy się tego podjęli i którym się udało. Moim zdaniem, wszystko wszędzie na nas to jest rewelacja, i jeden z filmów roku absolutnie warto go obejrzeć w kinie. Tu absolutnie jest jeszcze w kinie do, dor do dorwania, warto sprawdzić. Myślę, że w domu to będzie ciekawie, żeby go wracać, analizować, spisywać sobie. Analizmy się, że będzie masa. To jest Matrix XXI wieku i moim zdaniem nawet lepszy, aczkolwiek. Mówię, to jest moje własne spojrzenie, liczę, że Was zachęcę do seansu, do podzielenia się wrażeniami, bo myślę, że tu jest dużo jeszcze do odkrycia i ja zale zaledwie nadgryzam to, co w tym filmie jest, zaledwie troszeczkę mm, zdzieram tą powierzchnię, a pod nią jest o wiele. Wiele więcej, także najlepszy film, żadnych wątpliwości, zdecydowanie wszystko wszędzie na raz. Braci Daniel, serdecznie Wam polecam. No dobrze, był najlepszy film, pora na najlepszą książkę, i tu było trudno. Ja muszę się Wam przyznać ostatnimi czasy nie mam ręki do książek za bardzo. Nie mam ręki do książek, trafiam na tytuły, które są niezłe, które są przyzwoite, które są czasami dobre, ale to za mało. Ja już jestem na tym etapie, że chcę, że ja potrzebuję więcej, potrzebuję jakiegoś charakteru, jakiejś zadry, czegoś, co mnie wciągnie, złapie i nie puści. Coraz jestem słabiej. Początek roku był naprawdę znakomity, teraz trochę mi się to wszystko rozlewa. Nawet jeśli książka jest dobra, no to jest tylko dobra. Ja chcę czegoś więcej. To wiecie, im więcej człowiek ogląda, im więcej człowiek czyta... Tym trudniej gdzieś go złapać. Dlatego miałem trudność dużą, żeby Wam coś tu przedstawić. Koniec końców wybrałem coś, co miało być niespodzianką miesiąca, ale tak sobie myślę, jest tak naprawdę najlepszą książką, jaką czytałem. Najciekawszą. I jest to Matrioszka Marty Dido. możecie już kojarzyć. Swego czasu wspominałem o Małżu, i to jest po raz kolejny bardzo kobieca perspektywa. Spojrzenia na rzeczywistość, ale to też dlatego, że o kobietach mówi. Mamy tu kilka pokoleń kobiet, które no, łączą się z pewną niemożliwością realizacji siebie, swoich pragnień, których mężczyzna nadaje tok trochę ich życiu i wydarzeniom, nauk, który często się z nim wiąże, i to może być alkoholizm, to może być zależnie od narkotyków. Zmieniają się tak naprawdę dekoracje tutaj, zmieniają się czasy. Ale jakiś format niespełnienia i ucisku pozostaje ten sam. To, co wyróżnia Gido, i, i wydaje mi się jest dla niej charakterystyczne, to jest język. Język, który jest bardzo taki zaczepliwy, szorstki, który bardzo mocno bazuje akurat w matrioszce na takich yy, wyliczankach dziecięcych, jakim folklorze dziecięcym, na takich różnych zabawach, które paradoksalnie bardzo mocno obrazują trudność tej rzeczywistości. Trudność posiadania takiego nie innego rodzica, znalezienia się w takiej nie innej sytuacji, bo z tej dziecinności wynika jakiś kontrast, który bardzo mocno moim zdaniem tutaj uderza, świetnie pokazuje też perspektywę dziecka. Mam też dużo takich powiedzonek: wiecie, a kto za mnie wypije, i tak dalej, i tak dalej, w których alkoholizm a w zasadzie alkohol jest ukazywany tak bardzo atrakcyjnie, jako coś, czego, czego potrzebujemy, co jest ważne, co jest w naszej kulturze, w naszej tradycji, w naszej historii, od czego nie możemy się odciąć i to świetnie pokazuje jego zgubność, bo my jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do tego, że alkohol w naszej kulturze jest. Nam nie wydaje się dziwne, że na imprezie no to trzeba się napić. To nie ma, że można. Trzeba. Wiecie, to jest duża różnica. I Łatwo potem możemy bagatelizować pewne rzeczy, a potem w domach dzieją się pewnego rodzaju tragedie. I tutaj ten cuk alkoholowy został bardzo dobrze pokazany bardzo charakterystycznie bo też język Gido jest taki: jest ostry, jest szorstki, jest bezwzględny, jest bardzo dźwięczny, rytmiczny. I to też mi się w tej książce bardzo podoba że, że ona ma charakter że ona ma pazur że ona jest jakaś. To jest sto paręnaście stron, ale te sto paręnaście stron gdzieś we mnie zostaje. Gdzieś mi pokazuje tą rzeczywistość pod innym kątem. Gdzieś mogę lepiej poznać te trudy. I to, że mam tę perspektywę kobiety, na której piętnem stoi mężczyzna, jego, jego dokonania, jego nałogi, to, co się wydarzyło w jego życiu, to też jest historia, mam wrażenie, wciąż nie do końca opowiedziana jak trzeba. I ten styl dzido, który jest, wydaje mi się, bardzo taki... Jest bardzo nowoczesny, jest w jakiś sposób inny, który może też tym pokoleniom, które straciły pewną szansę opowiedzenia o tym, to ukazać. I także te młodsze pokolenia mogą dostać w końcu język którą są w stanie te rzeczy opisać, określić. Myślę, że to jest bardzo cenne. Myślę, że myślę, że to jest matrioszce ważne. Czytało mi się to fantastycznie, bardzo szybko, a jednocześnie emocjonalnie, gdzieś ta książka wciąż ze mną była. Sposób właśnie tworzenia języka, krótkie zdania, frazy, jakieś właśnie takie rymowanki, wyliczanki i dziecięce i takie dorosłe i te przyśpiewki weselne i tak dalej i tak dalej. To wszystko mi buduje bardzo ciekawą narrację. To mi buduje i obraz kobiety takiej sytuacji, obraz pokoleń, które zostały zapomniane, które gdzieś tam w ciszy przebywały, które czuły, że straciły bardzo dużo ze swojego życia, ze swojej egzystencji, z tego, co mogły osiągnąć, a co się nie udało, i niestety dużą rolę mają w tym mężczyźni. Jak okropny jest nauk, jaką jest trucizną, jak płynie w żyłach, jest takim trochę taką klątwą przekazywaną pokolenia na pokolenie. To nie oznacza, że możemy się z niej wyrwać, ale trzeba uważać, żeby nie wejść w te same tory, ale w innym wydaniu, właśnie w innych dekoracjach. Myślę, że. Gido też w pewien sposób przed tym ostrzega. Myślę, że też to ma swój tutaj wydźwięk i wyraz. Ja to też bardzo doceniam. Ogólnie, Marta Gido to jest bardzo ciekawa, rodzima autorka. Muszę przeczytać jeszcze chyba sezon na truskawki, opowiadania. Świetny małż, bardzo dobra matrioszka. Jeżeli mam takich autorów pewnych, powiedz sobie, nie wiem, Twardo, to Karczuk. Małecki, i tak dalej, i tak dalej, no to myślę, że Marta Dido dołączyła do tego panteonu, bo, bo się sprawdza, bo jest jakaś, bo ma charakter, ma coś do powiedzenia, robi to w sposób, który nie jest oklepany, nie jest sztampowy. Widzę, że to jest język Dido, widzę, że to jest jej sposób narracji, jej perspektywa, i to jest bardzo cenne. Rzeczywiście to mnie wzbogaca, to mi oferuje coś nowego, dlatego zamiast szukać. Na siłę postanowiłem dać właśnie Matryoszce to miała ja najlepszej książki, bo ona jest niestandardowa, bo ona mówi o czymś ważnym, mówi w sposób mam wrażenie świeży, który gdzieś tam do mnie dochodzi. Spotkałem się oczywiście z opiniami, że to jest zbyt krótkie, że jest trochę zbyt fragmentaryczne, że nie były się osoby w stanie wygryźć w tę książkę. Ja to rozumiem, to jest dla mnie normalne. Natomiast mimo wszystko gdzieś jestem bardziej po stronie tych osób, które Uważają, że to jest bardzo dobra literatura, bardzo taka z pazurem, i to mi się podoba. Chcę więcej takich książek, które opowiadają o kobietach, o różnych sytuacjach, bo wydaje mi się, że Gido ma świetnie zobrazowaną soczewkę właśnie na kobiety, na ich przeżycia, ich emocje, ich doświadczenia i brakuje nam, wydaje mi się, takiej soczystej, krwistej, ale i bezwzględnej narracji, którą ta autorka zdecydowanie pokazuje i myślę, że warto się w nią zagłębić, warto spróbować i szkoda by było, żeby gdzieś tam was taka książka i też taki rodzaj opowieści ominął. Dobrze i na tym chyba skończę lepszą książkę dość krótko, ale myślę, że treściwie tutaj najlepiej przekonać się samej samemu. Natomiast teraz rozczarowanie. I to może być zaskakujące dla niektórych rozczarowanie, natomiast e, dla mnie aż tak chyba nie było. Spodziewałem się, że będzie gorsze drugie podejście, natomiast chyba nie aż tak. Mowa o Małym Księciu, którego czytałem drugi raz przy mm, okazji innego projektu, natomiast ten powrót był ciężki, przeczytałem całość pociągu. Ech. No, może to kwestia wieku. Może to, to kwestia wieku, tego, że już swoje przystałem i przeżyłem, natomiast Mały Książę jest szalenie naiwny. Ja rozumiem, że Feruje pewne wartościowe rzeczy, że pewne wartości są zawarte w tej książce, które mogą być pomocne. Natomiast, ok, czwarta, piąta klasa, spoko. Ale czy ja bym to siódmej czy ósmej klasie przedstawiał? No nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo infantylne i dziecinne spojrzenie. Ja rozumiem, że czasami dorośli tracą pewną umiejętność widzenia świata, który jest tutaj pokazany, jak ten sławny rysunek z tym. Boa, który połknął słonia, wszyscy mówią, że, że to jest kapelusz. Co nie zmienia faktu, że kiedy już po raz kolejny słyszałem o dobrym sercu, to już miałem trochę dosyć. Kiedy przemykałem przez te kolejne rozdziały i opowieści i widziałem cały czas ten wtłaczany po prostu moro, tak wciskany do gardła, trochę miałem dosyć. Ja po prostu wyrosłem z mojego księcia. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Z perspektywy czasu to jest bardzo naiwna lektura, metafory i te inne rzeczy są, są niezwykle oklepane. To ta książka nic mi nie daje. Mam wrażenie, że fragment Oswald jest chyba najfajniejszy, najciekawszy. Natomiast ta dobroć serca, to jak się zatracamy w tej codzienności, jak to dorośli wpadają w pewne kolejny losów i nie myślą o tym, co naprawdę ważne. No spoko, ja to rozumiem, nie? Tylko. To no, też jest pokazane w taki sposób bardzo umowny, taki skrótowy. Bo gdybym był rodzicem, dziecko mi wyskoczyło z małym księciem i powiedziało mi, A, ale zobacz tato, to jest idealnie to, co ty tu widzisz. A rodzic pokaże OK, spójrz troszkę na szerszy obraz, rachunki, kredyty, inne cuda, dzieją się rzeczy. Wiadomo, ja też upraszczam, mówiąc pewne, pewne kwestie. Natomiast nie no, jest to naiwne. Jasne, no to przede wszystkim mówię, jak w czwartej piątej klasie było przerobione, to spoko, chociaż bardziej chyba jest w siódmej. No, yy, ja nie jestem przekonany do Małego Księcia. Dla mnie ta lektura bardzo dużo straciła. Ja już poznaję trochę inny świat, swoje przeżyłem. Mówię teraz jak staruszek, po prostu, który dostanie zaraz balkonik i no odjedzie. Natomiast, no nie, 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 nie. Mały Książę bardziej mnie zirytował, bardziej mnie zmęczył. Yy, po prostu strasznie yy, się czuję po, po, tej, po tej lekturze. Yy, no, nie wiem, potraktowany jak idiota. No i wiem, no, dzieciaki inaczej na to spojrzą, jak to może będzie ciekawe, dla nich to może będzie fascynujące, dla nich to może będzie warte poznania. Ja tego nie chcę, nie chcę im odbierać, natomiast jako dorosły odbiorca, który wrócił po latach, no nie mogę, nie mogę na tego małego księcia patrzeć, nie mogę słuchać tego dzieciaka, tego uproszczenia świata, w jakim żyjemy tego banału, tego dobrego serca. Dobre serce jest ważne, dobroć jest ważna, ale można to inaczej pokazać. Mi się wydaje, że być może to już kwestia naszych czasów, bodźców, różnego wpływu, że to już wydaje się za proste, zbyt banalne, zbyt wyświechtane, zbyt uproszczone. Ale mówię, to jest perspektywa człowieka, który trzydziestkę ma za sobą, który już, powiedzmy sobie, z, z pewnym iluzjami rzeczywistości zerwał. I może dlatego takie jest moje podejście. Ja w żadnym razie nie chcę Wam nie wiem, zakazywać, mówić, nie czytajcie tego, to jest straszne i tak dalej. Natomiast chcę Wam pokazać moją perspektywę. Ja się bardzo rozczarowałem, no... Nie, 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 to nie jest mój typ literatury. To, to już chyba do mnie nie należy. Wiem, że niektórzy i w dorosłym wieku kochają Małego Księcia. No proszę, kochajcie go, ale to jest mój pogląd, <laughs> moje spojrzenie. Ja nie mogę tutaj tego, tego ucinać, gdzieś, gdzieś odkładać na, na półkę. Tak na to spoglądam. Tak to właśnie widzę i, i mam nadzieję, że, że jesteście w stanie to uszanować. To było duże Już lepiej było z kamieniami na szaniec, o wiele niż, niż z Małym Księciem. Nie, nie, ja bym poszukał jakiejś nowej, innej e, literatury, która byłaby w podobnym, podobnych wartościach, ale może lepiej je potrafiła uchwycić, przekazać. No, może jestem po prostu stary dziad i się nie znam. Może tak być. E, na tym skończymy o małym księciu. E, teraz niespodzianka, po fajnie na niespodziance skończyć. Największą niespodzianką miesiąca. I tu też był problem, bo literacko nic nie mogłem znaleźć, naprawdę, no, dramat. Filmowo też miałem wątpliwości, bo były rzeczy, które były dobre, ale które nie były niespodzianką, bo to, że Wiking był dobry, to nie jest dla mnie niespodzianka, chociaż niektórych odrzucił. To, że niektóre filmy no, się nastawiałem, było ok. Myślę, że najbliżej tak naprawdę jest film, o którym już Wam powiedziałem dość sporo, czyli XT T.I. Westa. Film, który jest horrorem, takim slasherkiem, który dość długo buduje atmosferę, który dla niektórych może być nużący, może być troszkę oklepany. Moim zdaniem on się wciąż sprawdza, nawet jeżeli formy mordu są takie standardowe i nie ma tam nie wiadomo jakiej inwencji, nawet jeśli się rozkręca trochę za długo, to wciąż to w jakiś sposób opowiada o przemijaniu, o starości, o miłości, o ciele. O cielesności, seksualności. To jest dla mnie bardzo ciekawe w tym filmie. Poza tym ta otoczka tajemnicy, te dodatkowe kwestie związane z jakąś sektą, czy jakimś religijnym tutaj wyznaniem, i związane z główną bohaterką, którą gra świetnie Jagoth i która myślę, że na pewno jeszcze dostarczy wielu dobroci, jeśli chodzi o, o wszelkiego rodzaju filmu. Ale myślę, że o tą serię także dorzuci do pieca, co swoje. Nie chcę się tu na X rozkliwiać, podobał mi się klimat, podobała mi się atmosfera, nawiązanie do greenhouseu, to w jaki sposób ten film ogrywa pewne schematy mimo wszystko, o czym opowiada, jak opowiada. To było dla mnie bardzo ciekawe i to mi wchodziło mocno. Nie chcę tu też za mocno się rozkliwiać, bo opowiedziałem w oddzielnym materiale o tym. Wiem, że niektórym się nie spodobał, że to jest ten nurt horror psychologiczny, który nie wszystkim pasuje. Natomiast wciąż uważam, że to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, na co warto postawić, co warto sobie gdzieś tam na listę wrzucić. Jak już nie w kinie, to chociażby na VOD sobie, sobie obejrzeć. No, mi, mi podszedł, ja się pozastanawiam trochę po tym filmie, jednego wrócę, kupię sobie na nośniku i sobie go porozbijam jeszcze na czynniki pierwsze. Być może to czysta rzeczywistość kogoś, kto lubi się wgryźć w film, którego sobie poanalizować, porozkminiać. Niektórzy powiedzą, a, takie tam, trochę się pośmiałem, trochę obejrzałem, yy, trochę się pozabiali no i co, i tyle, i zapomnę. Może tak być, nie mówię, że nie. Ja trochę oferuję inną perspektywę, szerszą mniej czy bardziej. Yy, I chcę was zachęcić, bo myślę, że eks to jest coś, co można i z znajomymi się dobrze bawić, co można sobie porozkminiać samemu i też mieć z tego sporo, yy, sporo przyjemności. Natomiast nie chcę też mówić nie wiadomo jak dużo, bo już o tym powiedziałem i myślę, że warto ku chwale szerszego spojrzenia na X i też na to jak to można zobaczyć, pojmować, co z niego wyjąć. Już o tym opowiedziałem i szkoda by było chyba zabierać tu czasu. Tylko... Mówię, spójrzcie tam, zresztą jest też o innym horrorze, takim bardziej thrillerze, bym powiedział: Spree, i, i warto go też zobaczyć. No dobrze, tak wyglądał mój kwiecień. Jak mówiłem, wydarzeń nie ma, ale w maju będą, będzie na pewno Millennium Dogs Against Gravity, jedną, jednym z takich wydarzeń, które kocham, uwielbiam, które są fantastyczne. Na pewno być może się pojawi coś o Eurowizji, bo jestem fanem. Czego w chcecie, czy, czy nie, więc być może tu w tej kwestii też będzie o czym mówić, jeśli chodzi o podsumowania majowe. Na pewno będzie co robić, będzie o czym mówić i, i liczę, że te moje jakieś tam treści trochę Wam przyjemności dostarczą. Póki co dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że miło się oglądało bądź słuchało. Zapraszam Was też do Instagrama, link do niego w opisie, podobnie jak do Spotify, gdybyście chcieli tego tylko wysłuchać. No i to tyle. Dzięki, do zobaczenia, na razie. Cześć.